No jak twoja nóżka? He? Kiedyś myślałem, że tylko ja potrafię odróżnić, która jest godzina po obudzeniu się. Teraz wiem, że nawet matematyka nie ma z tym nic wspólnego, co nie? Naprawdę? O, naprawdę? Więc nie patrz się na mnie jak na idiotę spod byka. Nie znoszę rozmów o niczym. Albo są o niczym i są strasznie nudne, albo mają podtekst i trzeba mieć specjalny dekoder. Dobra, to gdzie my... no tak, czemu spierdoliłeś? Uciekałem. No raczej, ale czemu forsy nie było? Posłuchaj, to wszystko było podłożone. Andrew za... Kto znasz jego imię? Słuchaj, ja byłem zlecenodawcą Zacka i Craiga. Banda, do której zadzwoni twój koleżka, chce was zniszczyć w nadchodzących imprezach wyścigowych, bo wiedzą, że nie odpadniecie na pierwszym wyścigu. Wynajęli jakiegoś zabójcę, żeby was zabił. Knuli coś przeciwko wam. Nawet wysłali kogoś, żeby wam coś spierdolił w autach. Wtem zaczęły nam znikać z karabinu auta. I nie dość, że wpadł jakiś koleś w bandanie, postrzeliwując Craiga i upozorowując moją śmierć. Po niedługim czasie porwała mnie ta ekipa. Kurwa! Teraz wszystko ma sens! Ja rozumiem. Zadzwoń do Zacka. Weź się połóż. Kurwa, idiota ma wyłączony. Ciekawe, gdzie są. Mieli tutaj już być. Chcesz ciągnąć tą zasraną dysputę, czy pójdziemy na szejka? Sorry, mam uczulenie na laktozę. No, widzę, że was dużo jest. Łok jak cholera. A co to za ładny chłopak? Craig bardzo się starał. Pewnie o tym wiesz. Pomyślisz, że poznaliśmy się przez durne kradzieże. Możem na słówko? Ej, stary, co ci jest? Co ci tak spieszyło? Ten. Maska. Co? Ale o co ci chodzi? Co? On mnie postrzelił. Że co? To niemożliwe. Dobra. Jestem pewien, że to on. Dobra. W takim razie ja to załatwię. Zack. Zack! Nie rób tego. Kto w szarej godzinie siadł z przyjaciółmi przy kominie, teraz zginie. O co ci chodzi? Czemu postrzeliłeś Craiga? Jezu, nie wierzę, no. Wytłumacz mi to. Wozy, które kradłeś. Myślisz, że same znikały? Zaraz. Wozy? Czarny Lancer? Podejrzewałem, że to ty. Ej, ludzie, wyluzujcie. Wozy kradliśmy dla szefa! Na jego zlecenie! Sam z nim jechałeś, a potem upozorowałeś jego śmierć, ha? Nie wiedzieliśmy, że są wasze! Nie osądzaj mnie! Siema, ziomki! I co, udało ci się wygrać tą chłodnicę? Zaraz wrócę, dokończę sprawę. Nie! Odsuń się, proszę! Odejdź! Rzadko to mówię, ale wybacz. Źle cię oceniłem. Gdybym wiedział, że to idiotyczny pomysł Robertsa, zajebałbym jego. Upozorowałem jego śmierć tylko dlatego, żebyście się z nim nie kontaktowali.
bo widziałem was razem. Dostał tabletki, powinien zapomnieć o tamtym wydarzeniu. Zgoda? Yo! Kibicujemy! Kibicujemy naszym! Naszym kibicować to nie problem, ziom! Dobra, stary, dajesz. Ja już nie mogę. Dobra, ja lecę. Ja już nie mogę. Smoke a kid on broken bridge and poke his ribs. My man creeped down Lynch Street with 10 heats. So don't sleep. My cool killers at Drusilla's. Ona mówi, że wróciła po klucze. A on akurat oglądał pornuchy. To jak to zobaczyła, dostrzegł takiego poker face'a, że ja pierdolę. Monster, gorilla, blanca, you tonka, truck sucker, ducks is down under the ground when the pound leave you Katrina drowned, astounded by my murderous plots, I found it in the city. Watch out, no doubt. Gdzie jesteś? No, gdzie? Coś zakłócało. Gdzie on jest? Ja odwiozłem go do domu. Cholera. Tego się nie spodziewałem. Da, przed chwilą go odzwonił. Też mi wszystko wyjaśnił. Czyli wyszliśmy na prostą. Teraz wiemy, co się kręci. Ty mnie słuchać uważnie, he? Ja cię słuchać uważnie. Za niedługo odbędą się imprezy wyścigowe. Jako, że należy do ekipy, wystartujesz. Odpicowywanie, byk! Yo, yo, yo! Sorry, żebym się wtrącił. Odsłuchałem waszą rozmowę i muszę wam powiedzieć, że... no, jesteście w czarnej dupie. No ja co ty możesz tym wiedzieć? Czego? No, co tydzień odbywają się zapisy na tego, na wyścigi, nie? A jutro o 13 to ostatni termin jest i musicie się, kurwa, zapisać, jak chcecie jechać, nie? Tego. Cześć. Kurwa, to jakaś polepszona wersja Andrea. Wierz mi, że widziałem gorszych debili. Yo, jestem zajebisty ludzi z Afryka. Mam kondony, ale ich nie używam. Wiesz, tak dla spanu, yo. Hej! Nie za fura twojego ojca! Bardzo śmieszne. Dzisiejsze zadanie będzie polegać na kradzieży wozu i dostarczeniu go tutaj z powrotem. Waszym celem jest biały Skyline, który stoi w dokach. Sami go znajdziecie, a na mecie osobiście wręczę wam zaproszenie. A będzie nagroda pocieszenia? To, ale to nie granie z Jurkiem o brudny stół przez telefon. Głupi gnój. No na co czekacie? Już, jazda!